Cześć, witajcie. Na ostatnim filmie udało nam się odpalić misję Ślad Metalu, czy też Trace of Metal, jeżeli ktoś gra na wersji angielskiej. Także spróbujemy sobie teraz tą misję ogarnąć. Jest ona potrzebna do najnowszej misji Ci, którzy powrócili, czyli misji, w której zdobywamy kostur. Będzie potrzebna też zrobiona niestety misja Artemis. Tutaj chyba jej nie mam zrobionej. Nie wiem, jak długa ona będzie. Może też sobie ją nagramy, jeszcze zobaczymy. Tak, żeby mieć wszystkie misje fabularne ogarnięte. Ale w tej chwili zajmiemy się strażnikami i śladem metalu. Także serdecznie zapraszam. Już widzę, że chyba nie mam włączonego odpowiedniego multinarzędzia, ale... Nie skitramy do budynku i tam sobie najwyżej naprawimy. Wymienimy, nie naprawimy oczywiście. Albo się nie schowamy, jeszcze zobaczymy. Zamiatajmy. Pamiętam, kiedyś miałem problem z tą misją, bo skubani mi się schowali pod ziemię. Miałem problem ze znalezieniem jednego z nich, ale... Mam nadzieję, że to jest sporadyczny błąd. Przepraszam. What the fuck? Myślałem, że to mój, nie? Ciekawe, zwróćcie uwagę, że jest tutaj zarówno strażnicy ci zwykli, jak ci uszkodzeni przez metal, przez te kryształy. Nie wiem, na ile to normalne, ale... Jak robiłem tą misję pierwszy raz, to jeszcze nie było tych zdeharmonizowanych strażników, więc... I co, to by było na tyle? No, szczerze wam się przyznam, że... liczyłem na coś więcej. Pamiętajcie, żeby pozbierać po strażnikach. Jak widzicie, rzadki przedmiot, czyli skorupa drona, którą będziemy potrzebowali do dalszej części misji. Nie. Już nam się pojawił chyba znacznik, więc zaraz ogarniemy temat. Odbierz. O! Po ziemi by było łatwiej. O, może i nie. Odbierz anomalny sygnał. Tutaj chyba nie ma znaczenia, co wybierzemy. A
Dobrze, czyli gibamy na anomalię z powrotem. Z tego co kojarzę, te misje nie są jakoś specjalnie długie. Zazwyczaj wychodzą one z jakimś większym dodatkiem. Także zbyt dużo też ich nie było. Pomimo, że sam No Man's Sky dostał sporo, nie? Update'ów to... Nowe misje się pojawiają, kiedy wskakuje jakaś nowa zawartość fabularna. Są one zazwyczaj jakimś tam drobnym wprowadzeniem, czy szansą poznania dla nas historii. Czasami zamiast lecieć, to mogą sobie po prostu ją przyzwać, nie? Jakoś nie pomyślałem o tym. Mam nadzieję tylko, że wszystko mi się w miarę okej nagra, ponieważ po ostatniej aktualizacji windy mam jakiś rozpierdnicznik na komputerze i wywala mi to niektóre sterowniki. Będę musiał chyba przeinstalować system, żeby to się jakoś ogarnęło w miarę rozsądnie. Ale najpierw chciałem nagrać filmik i go wrzucić, ponieważ no teraz trochę w pracy siedziałem i mieliśmy z tym małą przerwę. No ciekawe, nie zrobiłem konstrukta i już jest. Myślałem, że się pojawi dopiero po jakiejś misji. Dobra, czyli mamy pogadać sobie z ludźmi na anomalii. Mam kolesia pod ręką, więc może od niego zacznijmy. To wygląda w sumie. Na dole z kimś? O. Thank you.
On o sobie mówi jako on, a oni o niej jako ona. Albo się w tłumaczeniu pogubili, albo nie mogli się zdecydować. Ten by mógł jakiegoś bad boya grać. Choć nie widzę, żeby się uśmiechał. Aha. No to gibamy do polo. Z jednej strony mnie tu cieszy, że nie ma takich misji w stylu leć tu, leć tam, leć sram. Są one bardzo rzadkie. Z drugiej strony trochę głębsza fabuła by się przydała, pomimo że kiedy pierwszy raz przeszedłem No Man's Sky'a, w cudzysłowie oczywiście przeszedłem, zapewne ci, którzy mają podobnie, wiedzą o czym mówię, a nie chcę tu spoilerować nowym graczom. Fabuła mnie mimo wszystko zaskoczyła, pomimo że tak jak mówię, nie wydaje się, żeby ona tu istniała. Jest jednak, no, dość sprytnie przemyślana. Biorąc pod uwagę, że wiemy o pojawieniu się autofagów już teraz w tej aktualizacji, no ładanie robotami nabiera trochę nowego znaczenia, nie? Nie pamiętam jak długa była ta misja, ale no myślę, że tak z godzinne odcinki sobie porobimy. Jeżeli się nie wyrobimy w tej godzince, to po prostu sobie przerwiemy i dokończymy później. No jak ci zaraz kurna w te wystające gały przypitole, to śmieci. Klara strażniczka wyłączona. No w sumie tak. Nie wiem czemu leciałem na statek.
możemy sobie skoczyć porterem, nie? Porter brzmi dobrze. Też sterowniki od kamery, bo nie jest włączona. Wybrać. Weźmy może to najmniej. Teraz pytanie, czy będę musiał walczyć w zasadzie. Chyba był potrzebny mózg jednostki kroczącej, więc warto by było ich rozwalić. Ale nie jestem do końca pewien, czy jest to wymagane. Zaraz zresztą się dowiemy, nie? Ten dronik, taki hecny dodatek, ale pamiętam ile razy mnie wkurzał, jak próbowałem coś zeskanować i mi zasłaniał pole widzenia. Przynajmniej z kilka razy miałem ochotę go rozmontować. Chwilowo nie interesują mnie anomalie. Ogarnąć tą misję. Czas jest na razie niezły, więc może się uda. To ogarnąć w jednym odcinku byłoby miło. Sieci, zobaczymy co tam nam dorzucą. Węzeł zabezpieczony. No dobra, czyli musimy rozdupczyć to.
małych, no jakby mógł troszeczkę pomagać, nie? A nie przeszkadzać. Na szczęście walka z tymi podstawowymi strażnikami nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Ani też zbyt trudna. Też tutaj coś kojarzę, że mam w miarę rozbudowaną postać. Nie jest to jakiś tam początek gry. Też może być to trochę mylne odczucie z mojej strony. Dodatkowo zastanawiające, że nasz egzokombinezon jest tutaj potraktowany jako coś żywego. My już w kilku misjach to widziałem. Ale nie ma... Nie spotkałem przynajmniej się jeszcze z żadną misją, która na ten kombinezon by jakoś pozwalała rozbudować. Zawsze to robiłem. Nazwijmy to ręcznie, tak? Mówcie, że to wziąłem, proszę. Dobra, chyba nie. Sił strażników nie chcę wyłączać na razie. Nie widzę takiej potrzeby. Chodź tu, burduś. Mało, nie? Co po niektórym wystarczy. O, właśnie o tym wspominałem, nie? Mechaniczny kombinezon, żywe ubranie. A, tutaj o kombinezonie jest w sensie o mechu. Pytanie, czy na tej planecie mogę wezwać mecha? Weźmiemy sobie, spróbujemy. Jakiś dron tu jest.
a mniejsza. Próbujemy sobie w osadzie zbudować go lub Minotaura. Tak, żeby się niepotrzebnie, nie wiecie, nie pierniczyć. A chyba musieli poprawić namierzanie, jak włączamy napęd pulsacyjny, tak? Pulsacyjny? No chyba pulsacyjny. Ten, którego teraz używam. Bo był moment, że był z tym problem. Gęsto przelatywałem punkt, do którego chciałem polecieć. Postawić, teraz dopiero tak o tym pomyślałem. A, bez problemu. No i gitys. Tylko nie Nautiliona. Miałem Minotaura. Troszkę mi będzie brakowało tego wyglądu mimo wszystko, ponieważ no wyglądał tak bardziej ziemsko może, tak? To chyba właściwe słowo. Ale... ogarnijmy temat. Od razu rozpoczął się atak. Naprawdę. Myślałem, że strażnicy nas zaatakowali, a tutaj się okazuje, że piraci. Jeśli spierdzielą misję, to będę trochę wkurzony. Jeszcze jeden gdzieś się szlajał, nie? Ląduj na powierzchni, żeby pogadać. Dobra, nie musimy w sumie już w obozowisku. Osadnicy są rozczłonkowani. W sumie dobrze, że poza osadą to zrobiłem chyba. Tak by było jakieś miauczenie, że... pójść do osady, kiedy w osadzie jestem. Alarm. Prośba o natychmiastowe spotkanie z obywatelami. Ciekawe, czy rozczłonkowani znaczyło to, co myślę, że znaczyło? Czy może raczej, że są rozdarci, tak? Emocjonalnie w sensie.
Dobra, niech sobie pójdą do opuszczonego budynku, a ja... Pewnie będę musiał skoczyć do monolitu, co? Chodź tu, paruwo. To było irytujące w tej misji, nie? No chodź tu, gnojku. Ja mam za nim biec teraz jak ten kołek? Gościu! Lipton. Dobra, lećmy to ogarnąć. Nie jesteśmy znowu tak daleko od statku, więc się przebiegniemy, nie będę wzywał go. Krąży chód. Intrygował mnie ten jego statek, bo... Jest trochę podobny do naszego startowego, ale to nie jest on. Żałuję, że nie zostawiłem sobie, nie, tego startowego statku. Z tego co czytałem, nie tylko ja, bardzo dużo ludzi popełniło ten błąd. Ale nikt nie myślał o tym, nie? Na samym początku, żeby go zatrzymać. Misja była jakoś bardziej złożona. No właśnie, tak jak wspominałem tam chwilę wcześniej, coś kojarzyłem, że potrzebowaliśmy mózgi jednostki kroczącej, ale tutaj mamy tego drona złożonego, więc niby wszystko jest C.
Najlepsze jest to, że tu są agresywni strażnicy, także zaraz mi się do dupska dobiorą. Ale weźmiemy sobie... Zrobimy mały myk. I spierniczymy do budynku. Jak widzicie... Jeśli o to chodzi, wciąż działa. Spokojnie możecie się schować w budynku, jeżeli macie problem ze strażnikami. No, leczących małych głupek. Jeszcze ktoś? Gdzieś? Nie lubię tych leczących prosiaków. Ej, widzieliście to? Lejlaps też strzelał. No słabiutko, nie? Ale coś tam próbował robić. Dobra, weźmy się, schowajmy. Nie musimy tu walczyć do końca. Niech odwołają alarm, a my się zajmiemy swoim. Pierwszej pomocy nie muszę używać, więc luz. A nanity się przydadzą zawsze. Zobaczcie, pomimo że strażnik jest razem ze mną w budynku, to mnie nie widzi. Także jeżeli zaczynacie grę, macie problemy właśnie z tym, spokojnie możecie w ten sposób temat ogarnąć. Lejlaps wartownik. W sumie byłoby milej... Możemy pogadać? Możemy. Fajnie by było, gdyby Lejlaps coś więcej robił, niż tylko irytował. Ciekaw, czemu mnie tak nazywa. Dobra, czyli musimy wrócić do naszej osady, żeby... zainstalować schemat. Myślę, że sobie po prostu skoczymy z
Tego? Ze stacji kosmicznej. Ile takowa tu jest? Dobra, bimbaj się. Nie chce mi się z nimi bawić. Zobaczcie, pomimo że teoretycznie oddajemy im kontrabandę, to jej nie zabierają, więc na luzie możemy uniknąć walki, nie tracąc itemków. Nie, dobra wiadomość dla każdego, kto zajmuje się przemytem, nie? Kontrabandy. Z drugiej strony chętnie bym powalczył, bo słyszałem, że nowy frachtowiec strażników jest trochę bardziej wymagający, ale to raczej sobie zrobię na swoim głównym save'ie. Żeby tutaj nie odwalić, wiecie, kity w głupi sposób, nie? Jesteśmy w naszej bazie. Lejlapsik lata obok. Weźmy teraz, ulepszmy naszego Minotaura. W sumie nie pamiętam, to jest prawe ramię, ono się z czymś boostowało. To jest poza zasięgiem jeszcze. Jest go lub tam. Myślałem, że uśmiechniętą buźkę ma narysowaną. No, w sumie można tak powiedzieć, nie? Fajne jest to, że jak go przebudowujemy, zmienia się jego wygląd. Załóżmy mu nóżki robota. Właśnie tak mi się wydawało, że one się z silnikiem boostują, a nie pamiętam. Sama broń się z czymś boostuje, ale chyba nie. Dobra. Mamy łapę, mamy szkitki. O, zdążył powrócić zespół łowców strażników. Jakich tutaj mam odważnych obywateli u siebie. Mówiłem, że
nienawidzę ich wysyłać na ekspedycję, bo zazwyczaj ktoś ginie, no, ale tutaj nie mamy zbytnio wyjścia, nie? Zapytajmy. Właśnie nie pamiętam, która funkcja co daje, cholerka. Pełzające, rozprzestrzeniające się szkło jakoś nie przemawia do mnie pozytywnie. Weźmiemy sobie odkrywców na kwarantannie. Generalnie negatywną cechę i tak usuwa, więc spoko, nie? Ale... zobaczymy, co dają ci odkrywcy na kwarantannie. Zaraz to sobie to ramię zamontujemy. A. Zmniejszenie poziomu zaalarmowania, ale koszt utrzymania osady trochę nam wzrósł. Produktywność 299, koszt utrzymania 329. Dziwne, pomimo zmniejszonej produktywności wytwarzają mi produkty. Ciekawe. Teoretycznie dług osady powinien rosnąć, ale... dobrze, nie tym się w tej chwili zajmujemy, więc ogarnijmy strażnika. Znaczy się naszego mecha. To się nam z czymś boostuje. Tak, to się boostuje z laserem Minotaura. Ostrzeżenie dobra. I musimy ogarnąć mózg jednostki kroczącej teraz. Przez chwilę zgłupiałem, bo wydawało mi się, że... inaczej, byłem przekonany na początku tej misji, że... potrzebujemy tego mózgu jednostki kroczącej. Ale w tym momencie myślałem, że już powoli misja się kończy i faktycznie coś gdzieś przeoczyłem. Jednak okazuje się, że nie. Gdzieś pewnie w magazynie u mnie się szlaja ta mózgownica, ale weźmy ją sobie, zdobądźmy tak jak misja nas prowadzi, żeby tutaj nie przeskakiwać żadnego z jej elementów. Kurczę, film prawie godzinkę trwa, ale... jesteśmy na tyle blisko końca, że chyba nie będę robił drugiej części, po prostu gdzieś się da, to go trochę skrócę.
ciekawe, że od razu mam muzyczkę do walki. 78 jednostek, czyli nie jest jakoś daleko. A skitrali to, patrzcie. Ja nawet nie zauważyłem tego. What the fuck? Ej, to było fajne. Myślałem, że będzie chciała mi wtłuc. Obejrzyjmy ją sobie, póki mamy okazję do tego na spokojnie. Wygląda jak z Gwiezdnych Wojen, nie? Dumni podróżnicy, ja przeczytałem Durni. O, i się zastanawiam, o co chodzi, nie? Patrzę, gdzie mnie misja prowadzi. A chyba po prostu muszę zacząć. Muszę go rozwalić. Zaczniemy sobie od tych naprawiających gnojków. Gdzieś jeszcze jeden latał, go nie widzę. To było bardzo łatwe. Dobra, znaleźliśmy nieskazitelny mózg. Nie widzę powodu, żeby tutaj się dalej z nimi tłuc. Po prostu zrobimy stąd dzidę. Nie pamiętam, czy on czegoś więcej nie miał. Mający pęcherz. No dobrze. Możliwe, że nie. Może mi się coś ubździło, bo kojarzę jeszcze, że były jakieś tam serwomechanizmy, ale to chyba z tego robopsa albo tego drugiego. No, mniejsza z tym. Nam zależało na zdobyciu mózgu i zaniesieniu go na anomalię. Także skoro to mamy, weźmy teraz, ogarnijmy temat anomalii. Szkoda, że nie można na nich wylądować. Już kilka razy próbowałem. I za żadnym razem mi się nie udało. Zresztą, jak widzicie, lądowiska się w ogóle nie odpalają. Kiedyś będę musiał spróbować wskoczyć na nie z bazy.
jakąś wysoką bazę zbudować i stacja kosmiczna. A nie ma anomalii? W tym systemie, nie? Chyba wzywaliśmy anomalię. No raczej. Pogadajmy z Andres Polo, ale nie, to chyba musimy do Tetys, czy jak on się tam zwał, lecieć. Generalnie dużo ludzi ma problem właśnie w tym miejscu z karłatną pustką, z tym mózgiem. Nauczony wcześniejszymi doświadczeniami, wiem, żeby dość dokładnie czytać opisy misji, także po prostu musimy sobie odpalić napęd pulsacyjny i poczekać na spotkanie. I w ten sposób zdobyliśmy promieniujący mózg.
na 90% będziemy musieli wrócić do właśnie do naszego mecha. I zainstalować korpus. Nie wydaje mi się, żeby on się z czymś boostował, ale... A nie, przepraszam. Chyba se z Minotaura, tak? Tak. Korpusik się boostuje z naszą jednostką Messi. Chcesz pogadać, możesz nie uciekać. Nie wiem, czy ja specjalnie muszę go gonić, czy tak jest w misji, czy po prostu mam takiego złośliwego drona. Już nie pamiętam, jak to robiłem poprzednim razem. Chyba muszę gdzieś z nim polecieć, bo nawet nie mogę go zaznaczyć, żeby z nim pogadać. Dość dużo walki tu jest. Ale tak myślę, że sobie dla odmiany włączymy Minotaura, żeby trochę nam pomógł w walce. Jeżeli to będzie na tej planecie, to nie będzie z tym problemu. Tu jest taki trochę kwadratowy, faktycznie no, przypomina tego Minotaura Strażników, nie? A miło by było, gdybyśmy mogli sobie wybrać jego poprzedni wygląd. Dobra, Minotaur ma
Pamiętajcie, że Minotaur potrzebuje pierwiastków, żeby ładować swoją broń, także zawsze coś tam miejcie skitrane w nim, nie? Węgla czy czegokolwiek. Alercia chyba na innej planecie to będzie. Może na tej samej? Dobra. Marudzą. Naprawdę... A tak, wiem, że mam. Teraz nie wiem, czy jeżeli mam geoluk Minotaura na jednej planecie, zadziała na drugiej. Czy ten geoluk działa jakby na cały system, tak jak geoluk w naszym frachtowcu, czy będę musiał postawić ci drugi. Też nie pamiętam, czy mam na frachtowcu, nie mam tego czasem zamontowanego, istnieje taka możliwość i Minotaur się pojawi bez tego. Czekajcie, mogę sobie podejrzeć frachtowiec? Tak, ale nie będzie informacji, czy mam go lub... A nie chce mi się już teraz na niego wracać specjalnie po to. Przewaliliśmy godzinkę. Także obawiam się, że podzielimy to na dwa filmy, aczkolwiek no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale widzę, że Minotaura nie ma, także dobra, sprawa się wyjaśniła sama. Weźmy sobie go tu, postawmy. Czemu ja wybieram Nautiliona zawsze? Zawsze jakieś wsparcie ogniowe się przyda, nie? Zdążyłem mu przyłożyć. A Minotaur sobie całkiem dobrze i bez naszej pomocy radzi.
Stata wykasowana. No i co, w ten sposób zakończyliśmy misję Ślad Metalu. Udało nam się usprawnić naszego Minotaura. Jest teraz maszyną do wykańczania strażników. Zbudowaliśmy naszego Leila Psika. Irytującą małą parówę, która będzie wam przeszkadzała w skanowaniu do końca waszej gry. Chyba że trochę poprawili jego inteligencję, ale mocno wątpię. Teraz próbujemy wywołać kolejną misję. Nie pamiętam, cóż to było dokładnie. Chyba będę musiał ogarnąć misję z Artemis, żebyśmy mogli zrobić misję ci, którzy powrócili. Ale jest jeszcze szansa, że gdzieś tam po drodze nam wyskoczą sny z głębin, których też jeszcze tutaj nie mamy zrobionych. Także ja się z wami żegnam. Jeżeli gdzieś utknęliście na tej misji, mam nadzieję, że ten film wam pomoże. I trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.